Wirtualna Galeria Art Brut zaprasza. Marcin Wrzal, rysunek. Marcin Wrzal, Aleksander Gałecki, wierszem rysowane. Marcinie, Aleksandrze, witajcie. Witamy. Łączę się z wami online ze względu na pandemię. No, galeria jest zamknięta, więc chociaż wirtualnie chcemy pokazać waszą twórczość, waszą wystawę, która obecnie wisi w Galerii Art Brut. Marcinie, wiemy, że tworzysz rysunki, no i malarstwo. Żywo to Galerię Art Brut interesuje. I to jest już twoja trzecia odsłona w naszej galerii. Może coś więcej powiesz o sobie naszym słuchaczom, naszym widzom? No, staram się być normalnym chłopakiem, człowiekiem. Nie mam w tym nic nadzwyczajnego. Po prostu mam taką pracę, że rysuję, maluję. Taką mam wyobraźnię i tak czuję życie. I to przedstawiam wszystko poprzez swoje rysunki, obrazy. A jakie były początki twojej twórczości? Moja przygoda z rysunkiem, malarstwem tak naprawdę zaczęła się, gdy poznałem taką gościnę z Warszawy. Ona namówiła mnie do tworzenia. No i w sumie to była taka pierwsze prace moje, które stworzyłem tak sam z głowy. To były poprzez namowę przez nią. Także w ten sposób to się odbywało mniej więcej. Czyli ta koleżanka twoja, tak, znajoma, ona cię w jakiś sposób zainspirowała, tak? Tak, przyjaciółka była i bardzo mi pomogła w tym momencie. Także jej dziękuję. No, w Galerii Art Brut wystawiamy obecnie twoje rysunki. To może powiedz, o czym są twoje rysunki, co i co było ich inspiracją? No, te rysunki są do wierszy Olka, który tutaj siedzi koło mnie, mojego kolegi bardzo dobrego. Zrodził się pomysł tam któregoś dnia, żebyśmy coś zrobili razem, bo Olek tworzy też. No i narysowałem po prostu parę prac do rysunków Olka. No i wyszła z tego fajna praca, nie? A który z wierszy jest ci najbliższy? Tutaj mam jeden odłożony. Dlaczego jest tak źle? Dlaczego nie jest inaczej, tylko miłość do ciebie jedyna coś dla mnie znaczy. Zrobiłam zdjęcia i nagrałam taki filmik właśnie z wystawy waszej, więc to zdjęcie się na pewno pokaże też w tym poście, którego umieszczę właśnie na stronie Galerii Art Brut. Jak przebiegała praca nad rysunkami do SMS-ów? Siadłem i zrobiłem pracę taką, jaką robię cały czas, czyli rysuję, maluję. Narysowałem rysunki tak, jak czułem, do wierszy Olka. Czy przy tworzeniu musisz jakąś mieć inspirację, czy mobilizować się, czekać na dany moment, jakieś wrażenie, czy po prostu wyznaczasz sobie, o, tego dnia, dajmy na to, jest czwartek rano, siadam i rysuję. Czy jednak czekasz na to natchnienie? Najlepiej jest rysować, malować każdego dnia, ale na pewno jedne dni są bardziej płodne, a drugie mniej. No, uważam, że każdy powinien to tworzyć to codziennie. Nie? Systematycznie. Warsztat swojej pracy i po prostu siadać, działać. Ale ja oczywiście nie mam czasu, żeby tak codziennie coś robić, ale jak znajduję czas, to siadam i tworzę ile wlezie. Jak nie rysunek, to jak nie szkice, to jakieś coś na płótnie. Jak nie na płótnie, to znowu jakieś tam kolaże czy coś, których jeszcze nie pokazywałem. Teraz będę robił plakaty. O tych plakatach rozmawialiśmy ostatnio w galerii, prawda? Czy to o tym mówiłeś, że właśnie przygotowujesz duże takie formy? Tak. To będą plakaty zaangażowane po prostu o egzystencji życia człowieka, natury, fauny. Jak to wszystko wygląda poprzez moje obserwacje, jak to wszystko
jest poukładane. No myślę, że to będzie ciekawe i warto obejrzenia, także będę chciał się też promować gdzieś. Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie, bo to dopiero są szkice, zarysy, ale już mam w notesie, co chcę zrobić, jak chcę zrobić. Po prostu siądę któregoś dnia, odpalę tablet i po prostu zrobię to. No. No to w takim razie czekamy z niecierpliwością i mam nadzieję, że doczekamy się w galerii Art Brut wystawy tych twoich najnowszych prac. No zobacz jak to wyjdzie, tak jak mówiłaś i tak jak ja ci mówiłem, że po prostu to mają być duże formaty, nie wiem czy to by weszło to wszystko szczerze mówiąc, ale żeby to była właśnie seria tych plakatów, bo one będą ze sobą powiązane. Będę chciał wystawić wszystkie naraz, po prostu nawet poukładać, no bo to będzie taka trochę historia życia człowieka i zwierząt, i drzew. Nie chcę zdradzać za bardzo. No tak, oczywiście. No, myślę, że to będzie naprawdę fajna rzecz. Aleksandrze, od około 20 lat działasz twórczo, uprawiasz poezję i muzykę. To znaczy tak, wszystko zaczęło się od muzyki. Aha. Od tego, że grałem na trąbce kiedyś, w młodości. Później wziąłem gitarę i któregoś dnia wziąłem trochę, poplunkałem, coś schwyciłem za długopis coś tam, i powstał mój pierwszy tekst, Bunt Mas, który śpiewałem. Do tej pory, kiedy daję koncerty, to śpiewam ten tekst. No i wiersz to w zasadzie efekt uboczny tekściarstwa. Tak samo jak te wiersze SMS-y, te, które pojawiły się, do których Marcin robił rysunki, to efekt uboczny miłości do pewnej kobiety, takiej Anny, która się poznałem i jej głównie pisałem te, akurat jej pisałem te SMS-y. Miałem wtedy jakąś taką fazę i po prostu w takiej zamkniętej formie czterowersu chciałem jak najlepiej wyrazić uczucia do niej tam w tym momencie dnia, w której akurat się znajdowałem. Dlatego też różnią się głównie, temat jest w zasadzie jeden, ale różnią się głównie datą powstania, jeśli chodzi o dzień, o cykl dzienny, kiedy je pisałem akurat. Takie stenogramy jakby z historii. A w ogóle powiedz, jak zrodziła się w tobie potrzeba pisania? I zamiłowanie w ogóle do pisania. Na początku to była potrzeba pisania tekstów do piosenek, a wiersze przychodziły jakby tak po drodze, jeszcze obok tego. Natomiast do tej pory i wcześniej to bardziej uważam tą swoją sztukę, którą śpiewam, niż tą, która jest tylko napisana. Aha. A skąd bierzesz pomysły na wiersze? Z życia. No tak. Po prostu wyrysuję różne sytuacje. No, swoje przeżycia, swoje emocje, miłości, czas buntu, czas spokoju, no, różne elementy mojego życia. A interesuje mnie też twój warsztat pracy. Gdzie piszesz? Za biurkiem, czy na fotelu, może z kawą w ręku, popijając, czy z herbatą, a może leżąc z ołówkiem i z zeszytem jakimś w ręku? Kartki albo zeszyt i długopis i stół po prostu, który mam. Mam taki spory stół, jestem zapalonym graczem w różne gry i potrzebowałem dużego stołu, więc dostałem taki stół przy tym stole. Ostatnio, jeżeli coś piszę, to przy tym stole i zawsze tak był jakiś stół w kuchni czy coś takiego, to było najlepsze miejsce do pisania. Czy masz jakiś wiersz najbliższy twojemu sercu? Wiersz najbliższy ogólnie, tak? To jest wiersz z tomiku wierszy i piosenki Pamiętnik 2001-2003. Tak, słucham. Huśtawka wahadło zegara do jednoczasów nas zmierza, siedząc na moich kolanach, coś mi powiedzieć zamierzasz. O tym, że teraz mnie kochasz, teraz się boisz, teraz umierasz, teraz się rodzisz. Dookoła wirują drzewa. Stwórcy przez myśl nie przejdzie, na nas w tej chwili się gniewać. Niebłaską, chmurzastą kopułą istnienie nam ogranicza, nie daje gwiazd okiem sięgnąć, a ty już zaczynasz wyliczać. Czy jeden to jest wszechwieczność, drugie to chwila, trzecie namiętność, czwarte zwątpiłaś. Od ręki dajesz zaklęcia, uczuć swoich najszczerszych, bym ciebie przestał się lękać. Dziękujemy bardzo.
Słuchajcie, Marcinie Aleksandrze, dziękuję bardzo Wam za rozmowę. Życzę Wam wszelkich sukcesów twórczych. No i mam nadzieję, że następna wystawa w Galerii Art Brut odbędzie się w galerii z otwarciem wernisażu przede wszystkim. I czekam z niecierpliwością, kiedy się na żywo zobaczymy. Jeszcze raz pozdrawiam Was gorąco. Wzajemnie, wszystkiego dobrego. Cześć. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszamy serdecznie do oglądania wirtualnej galerii Art Brut. Do zobaczenia już niedługo.